wszystko można podsumować stwierdzeniem filozofa amerykańskiego Fullera: wszystko jest trudnym, stanie się proste. Po prostu wyszkolony lekarz po wielu latach praktyki nabywa takie wprawy, że może te zabiegi wykonywać bardzo efektywnie i w jego rękach one są po prostu proste, dające doskonałe efekty i z małą ilością powikłań. I o to chodzi w ogóle w chirurgii, żeby lekarz, który robi dany zabieg, robił tych zabiegów dużo wcześniej pod okiem swojego mentora, bardziej doświadczonego chirurga, i dopiero później robił je sam. I nabył własnego doświadczenia. Bardzo ważne jest to pytanie pacjenta, ile lekarz wykonał zabiegów. Bo wiemy oczywiście ze statystyki, że lekarze, którzy wykonują dużo zabiegów, mają również powikłania. I to jest bardzo istotne, żeby te powikłania umieć właściwie zaopatrywać, żeby mieć powikłania, które można zaopatrzyć. Bo na przykład amputacja warg sernowych mniejszych, czyli wycięcie ich do gołej skóry, praktycznie nie pozostawia lekarzowi specjalnie pola manewru, jeżeli chodzi później o naprawę, jak zabiegi rekonstrukcyjne oparte o płaty przemieszczone, utworzone z fałdów okołowargowych albo z napletkałych teaczki. Także doświadczenie lekarza tutaj jest kluczowe.